Cześć, ja jestem niebieski, a to jest Factor. i Jak widzicie, właśnie zbieram sobie żelazo. Zbieram żelazo. Całkiem trochę go zebrałem. <grywa> zebrałem całe żelazo, jakie mogłem. Jakikolwiek mogłem zebrać. Oczywiście zrobiłem to tylko po to, żeby uruchomić moją przepalarnię stali. Dlatego teraz to zrobię. Znaczy, chodzi o uruchomienie w pełni, ona częściowo działa, połowicznie. I skoro mam szansę właściwie zwiększyć jej produkcję, to to zrobię. Tutaj, jak widać, już nie idzie w pełni żelazo, jakie mogło wyjść. To się stopniowo kończy, stopniowo wypada. Roboty zabierają teraz na bieżąco te wiertnice, które są usuwane, jak tutaj widać. Ja tutaj im pomogę. I to jest w porządku, tak, w porządku. Wszystko się przepala, wszystko działa. Moja stal, dobra, teraz już jej troszkę idzie. Ile będzie jej dostatek? A to mi, zapewni, ta, to mi zapewni kilka rzeczy. Na przykład brak stali. Znaczy, brak braku stali. O, to całkiem niezła rzecz, która mogłaby być zapełniona. Niedługo będzie. Wezmę sobie oczywiście jeszcze więcej żelaza. Teraz i żelaza będzie mi brakowało. Zabieram w końcu całe żelazo, jakiekolwiek mam w całej sieci. I wtedy, jak będę miał odpowiednią ilość żelaza, to będę mógł to przerobić na stal. A przerobienie żelaza na stali stworzy mi tutaj dodatkowe dodatkowe lasery, które tutaj się uzupełniają. Jakiś się uzupełnił? Jakikolwiek? Mini, malutki laser? Gdzieś, gdziekolwiek? Nie są moje lasery. Nie ma ich jeszcze. Lecą. Pewnie gdzieś tutaj, siedzą w lesie. O proszę, jak mówiłem, jest laser. Co by się go spodziewał? Oczywiście, że ja. W końcu widziałem, jak robot wylatywał. Znaczy nie widziałem, ale mówię, że widziałem, żeby nie było, że nie widziałem. Bo co by to było, gdyby wyleciał, a ja nie widział tego? To by się działo? Nie mam pojęcia. Na pewno nic by się nie działo. W końcu robi to co do niego należy. Idę wrzucić kolejne żelazo w fabrykę stali, a raczej w piece stali. Żelazo stopniowo się od również kończy. Tutaj miedzi też jest niewiele. Miedzi jest niewiele. Czy ja znalazłem gdzieś miedź? O ja tak, w pogoni za żelazem, za stalą, a miedzi? Miedzi ni w ząb nigdzie nie ma. Okej, okay. a nie, jest dobra, znalazłem. Ruda miedzi 2,1 miliona. A ja ile mam miedzi dostępnych w tym momencie? 300 tysięcy. I mogę się zauważyć, że tamta mieć jest jedyną miedzią, którą mogę użyć. No dobra. To troszkę będzie mnie bolało. Dobra, tutaj idzie żelazo, tutaj idzie żelazo. Tak więc wszystko jest tylko nie mieć w tym momencie. Kurczę no. Wiecie, tak niby idę z tym systemem logistycznym, z tym wszystkim, a tu nagle brak miedzi. Hmm. Jakie następne badania będę robił. Może, a jeszcze nie wiem. Właściwie wiem. Powinienem iść w badania lepszego uzbrojenia. Żeby prawdopodobnie artylerię zacząć robić. Wiecie co, to nawet brzmi dobrze. I wtedy bazę otoczymy artyleriami. O, ciekawe jak to wyjdzie. I to jest dość drogie. Albo Spider... Spider Tron, właśnie. Spider Trony, przecież one mogą naprawdę dać duże możliwości. Z drugiej strony Uran. Z drugiej strony Uran i bomba atomowa. To brzmi jak coś, co będę chciał zrobić. Dobra, będę potrzebował tego. I żeby to zbadać, będę potrzebował tego piece elektryczne, oszczędzą mi że węgla i zwiększy mi możliwości produkcyjne mojej przepalarni. Oczywiście bez surowców to i tak mi nic nie da, ale kolejną rzeczą będzie to proces bogacania uranu, czy po prostu przetwarzanie uranu. Wiecie co? Przetwarzanie uranu. Energia jądrowa nie jest konieczna. Ale paliwo rakietowe będzie konieczne. Potem, właśnie ten proces wzbogacania uranu. No i na koniec uzbrojenie. Właściwie uzbrojenie i ten pancerz by mnie interesował. Ok, ale mamy tutaj pewną drogę badawczą, którą musimy przejść. I wiecie co? Częściowo mogę ją przechodzić bez tego. Więc tak, to mogę usunąć, to mogę usunąć, bo to i tak się nie zbada. Dobra. Więc stworzymy drogę badawczą, która będzie mi potrzebna. Oraz tak. Czy czegoś tutaj brakuje? Aha, bo ja nie, nie odbieram tego. W porządku. To ja to tutaj będę odbierał. Do pasy, właściwie nie mam innych, tylko pasywne skrzynki. Tak więc do pasywnych skrzynek wszystko idzie. Na szczęście one nie zużywają prądu. To mieć krzyżę tylko o przyłączenie do sieci. A przyłączenie do sieci aż tak bardzo mnie nie interesuje. Interesuje mnie za to wrzucanie tego do laboratoriów, żeby działały. Znaczy teraz i tak działają na co innego, ale niech już to ma. Tak, będzie to przygotowanie do następnych rzeczy. Dobra, idę zniszczę te gniazdo, które tam się znajduje. Ono nie jest w zbyt przydatnym dla mnie miejscu. I mogę się założyć, że atakuje moje roboty. Ja powiedzieć, że tu będzie dowód, no ale nie mam pojęcia czy to jest dowód. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trochę ich tutaj jest. Trochę tu się zbiera. Moje roboty oczywiście zrobią robotę. Ok, a ja może tak nieco się odsunę. Dobra, bo zginę. Bo zginę i będzie bolało. Czy zdążę przejść? Ja zdążę przejść, dobra. Oho! Zdążyłem przejść, ale pociąg nie wyrobił. Zdążyłem przejść, pociąg nie wyrobił. Nie wyrobił, skubaniec. Nie sądziłem, że że że, że zabije dwa i reszta przeżyje. Tak więc, jeden przejechany jest w porządku. Dwa przejechane jest w porządku. Na większą ilość trzeba się postarać. Dobra, podpalone gniazda. Powinny zostać zniszczone O się wsadziłem. Przeżyję, przeżyję, przeżyję. Jestem pewny, że przeżyję. Przeżyłem. To było ciężkie. A skąd te gniazdo się tu wzięło? Cholery naprawdę mocno szybko się rozszerzają, jeżeli chodzi o możliwości. Możliwości ataku na moją bazę. A ja się tak trochę przestałem rozwijać. Skupiłem się na tej logistyce i to jest w porządku, ale jednocześnie obronność moja bardzo spada, przynajmniej możliwości obronne. Tutaj to pochłania naprawdę ogromnej ilości surowców i nie jestem w stanie tego zrobić w pełni. Tutaj potrzebuję prądu. To pojedyncze las. Nie ten klawisz. Pojedyncze lasery tutaj już będą działać. Też będzie dużym plusem. W porządku. Dobra. Idziemy dalej. Właściwie, z czym mogę się teraz zająć? To jest dobre pytanie. Powinienem na pewno dostarczać stal do produkcji. Ta stal, która tutaj jest, i tu właściwie, gdybym jej po prostu zostawił ją tutaj, ona sobie to uzupełniła się i reszta byłaby wtedy na produkcję. Ale dość istotna jest dla mnie. To właściwie nawet nie w to miejsce ta stal jest potrzebna. Ta stal nawet nie w tym miejscu jest potrzebna. Ta stal jest potrzebna do produkcji laserów. Dobra, i tak zrobię, że ja to stal wrzucę do produkcji laserów. Ok, ja to sobie wyrzucę. Dzięki temu lasery będą mogły się tworzyć, a lasery będą zwiększały moje możliwości obronne. A to będzie plusem bardzo dużym. Okej, okay. produkcyjny pakiet naukowy, on będzie naprawdę drogi. Czy droższy od tego? Ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, który jest droższy. A za to piece elektryczne brzmiało już dobrze. Brzmiało już na do... naprawdę dobrze. Tylko gdzie moje lasery? Tutaj moje lasery, czego nie mam. Baterii i układów elektronicznych, i większej ilości baterii. Instalowych płytek, których już więcej nie mam. Dobra, mam kilka laserów w ekwipunku. To mi pomoże. Teraz. Przetwarzanie Ura! O właśnie, idę zrobić kopalnię uranu. Tak, kopalnię uranu. I temu zrobię przetwarzanie uranu. I bomby. A, ah, atomowe. <noise> chcę je mieć. Oczywiście, prędko ich mieć nie będę. Naprawdę prędko ich mieć nie będę. Bardzo drogie są. Czy to na pewno dobra droga? Nie, no, chcę, je. chcę zrobić to. <noise> chcę to zrobić. To mi się przyda. Przy okazji, paliwo rakietowe zbadane, co też mi pomoże. Zdalne wspomaganie. Może też obronność. Po prostu szybkostrzelność tego. Właściwie od laserów, tak? Lasery sobie ulepsza. Zamiast paliwa rakietowego i zamiast tego. Znaczy paliwa rakietowe niech się zbada. Ale to, gdzie to było? Gdzie jest moja logistyka? Zgubiłem logistykę, halo? Okej, okay, więcej badań. I nie tu. Dobra, zresetujemy okienko. Teraz gdzie moja logistyka? Tutaj. Więc tutaj ulepszenie laseru będzie naprawdę pożyteczne? Tak, zdecydowanie. Okej, okay, to teraz czas wrzucić to. Mieć. idę oczywiście, że stworzę również kopalnię uranu. Teraz, nawet jeżeli jej nie wykorzystam, to na późniejszym etapie się przyda. No i tak, w tym momencie muszę zaczekać aż surowce się uzupełnią. Tak, niestety. Oczekiwania się uzupełnią surowce to nie jest najlepsza rzecz, którą można robić. A jednocześnie wydaje się to jedyną rzeczą, którą mogę zrobić. Coś mi atakuje, brak miejsca w porządku. Ten pociąg już stoi sobie w miejscu. Tutaj są ataki. Tutaj lasery powstają. Zaraz to będzie doniesione: to te lasery się uruchomią. Ok. To mam, to mam. Uruchomił sobie swój roboport. Idę, otworzył kopalnię uranu. Mam jakiś tutaj blu... Miałem blueprint, prawda, do kopalni. Miałem, ale go nie mam. A, dobra, to na szybko. To nie zadziała, ale za to to zadziała. Dobra, moje roboty, nie ma ich wiele, ale robią robotę. Teraz mój blueprint kopalni, gdzieś tutaj się znajduje. Kopalnia linia 2, podwójna linia kopalni. Nie bardzo mam pojęcie jak szeroki jest ten uran. To będzie coś takiego prawdopodobnie. I oczywiście powinienem wsadzić tutaj białe taśmociągi. Okej, okay, białe taśmociągi. Białe, żółte, jakie, jakie białe? Gdzie te taśmociągi są białe? Nie mam pojęcia, ale kopalnia uranu będzie kombinujemy ile wlezie. Ale tak, tutaj lasery wzmocnione będą w porządku. Broń rakietowa będzie potrzebna mi, jeżeli będę chciał stworzyć bombę atomową. Właściwie zarzucę do badania. Przed czy po systemie? No po, znaczy przed systemem logistycznym, bo dalej nie mam pakietów naukowych, użytkowych. Tak, 500 ich łącznie potrzebuję. Ja tam wstawiłem mniej więcej niż Czyli daleko... DUŻO za mało, dużo za mało. Okej, okay, to mogę usunąć teraz, to idzie tu, gdzieś mnie atakują. U mnie atakują. O proszę. Na szczęście roboty, w tym miejscu roboty już to naprawią. Umiał. co w stanie. To jest dużym plusem. Okej. Okay, teraz to idzie tu. To idzie tu. I będę miał tutaj uran. Muszę pamiętać. Że mieć uran nie potrzebuję do tego kwasu ziarkowego. I ta kopalnia nie jest dobra. O. Chciałem ja blueprint na kopalnię uranu. Kopalnia uranu, kopalnia uranu. Nie mam takiej kopalni. Czemu nie spożyłem kopalni uranu? Dobra, okej. Okay. Hmm. Będę musiał to przebudować, zdecydowanie. No dobra, w takim razie usuwam... Usunę tą linię. Oraz usunę tą linię. Aż tak bardzo to nie problem. Okej, okay, moje roboty robią co w ich mocy, żeby sprostać wyzwaniu, które im rzucę. Mogę. Sk Mogę. Okej. Okay. Zapomniałem o jednej rzeczy. Potrzebuję kwasu ziarkowego. To prawda, z tym, że ten kwas ziarkowy jest podłączany z jakiejkolwiek strony. I wystarczy, że podłączę go raz do każdej linii i to będzie działać. Ponieważ kopalni wiertnice przez siebie przepuszczają ten kwas. A ciebie tutaj mogę zrobić tak. Ok, tak więc mała rzecz. Mała rzecz, o której ta chciałem robić specjalną linię do kopania. To dopiero byłoby niepotrzebne. Ej, tak więc ty idziesz tu, ty idziesz tu, ty idziesz tu. Ok. I teraz tylko wystarczy, że podłączę to w tym miejscu wszystko. O tu i to tutaj. Ok. Teraz zwykłe tu rury. Teraz wystarczy, że podłączę tutaj kwas siarkowy i wszystko będzie działać. Zgadza się, zgadza się. Oczywiście, że się zgadza. Czemu miałoby się nie zgadzać? Mam jakiś roboport przy sobie? Nie mam roboportu żadnego przy sobie. Troszkę szkoda. Już... Mam przy sobie roboport, ale o inny roboport chodzi. Oczywiście o ten większy. Ok. Tak więc kopalnie uranu zrobiona. Czeka na możliwość uruchomienia i dostarczenie kwasu siarkowego oczywiście. I teraz kolejny etap. Kolejny etap to jest zdobycie większej ilości stali. Wciąż. Powinienem za, to, za tym iść. Lasery mi się ulepszają. To, że lasery mi się ulepszają, to jest super. A więc ja wezmę teraz na spokojnie sobie u stal. Po prostu ją wezmę. Oczywiście, że nie dam tego się, temu się zapewnić. Zbyt jej potrzebuję teraz w tym momencie. Żelaza również wezmę. Sieć logistyczna jest rozłączona, ponieważ mam wszystkie rzeczy, których potrzebuję. I drewno jestem w stanie sam sobie odnieść. Jest to w tym momencie wydajniejsze, bo nie zabiera mi rzeczy, których, których teraz potrzebują. O, to całe, całe w porządku, całe poszło. Okej. Okay. Tu jakiś atak był. Dziś jeszcze widziałem większy atak, ale nie mam pojęcia gdzie. To jest ten cały atak, który tutaj był. To nie był taki zły. Nie był taki zły, ale dość spory. I to jest te gniazdo zapewne. One się tak zbierają z dwóch gniazd, nawet czy trzech, i potem razem wszystkie atakują. To jest na dłuższą metę bolesne, a jednocześnie sprytne z ich strony. Zdecydowanie. Dobra, moje badania. Wściąłem wszystko tutaj. Nie taki był plan. Dobra, teraz jest już dobrze, tak jak ma być. Działają, tak więc niech działają. Ale na ten odcinek to na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału oczywiście. Zostawienia w górę, że wam się podobało i zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć.